Podsumowanie roku postanowiłam zwieńczyć personą, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Uważam, że przyszedł czas na przybliżenie kulisów prawdopodobnie największego skandalu w środowisku turbopatriotycznym ostatnich lat, który rozgrywał się we wrześniu-grudniu 2023. Otóż Paweł Gubarew, przewodniczący klubu rozsierdzonych przegrywów, no cóż, zdradził Girkina. A konkretniej... Zdradził sekrety rodzinne związane z działalnością klubu i opowiedział o swojej interakcji z girkinem. Skandal jest konkretny. Na dniach był wielki stream na rzecz Stryjkowa, organizowany przez Maksyma Kołasznikowa, na którym pojawił się Kwaczkow, żona Girkina i tacy tam. A kwestii Gubariowa, że och ach jak on śmiał śmieć napisać w takim momencie tak brzydko potężnym mobilizatorze, mówiono prawdopodobnie więcej niż o samym Ogórkinie. W samym środowisku, w którym i tak był rozłam, nastąpiła prawdziwa schizma. Co jest oczywiście bardzo dobre, bo jak wiemy, turbopatriotyzm umacnia się przez podział. <laughs> w tym podcaście przedstawię dramat w trzech aktach, czytam artykułach, w którym Gubierow dokonuje obalenia mitu Strielkowa Girkina, a ja to dla was opracowałam w formie podcastu oraz krótki list z odpowiedzią Girkina na te rewelacje. Genezą wyskołku Gubariewa jest deklaracja Gierkina o udziale w wyborach prezydenckich, która przelała szale goryczy i w opinii Gubariowa pozwoliła mu zrozumieć, że został perfidnie wykorzystany przez potężnego mobilizatora. Pierwsze dwie części nie są jakieś zjawiskowe, są króciutkie, ale stanowią niezłe preludium opowiadając z perspektywy Gubariewa o wydarzeniach z 2014, początkach znajomości z Igorem Iwanowiczem i pierwszych zgrzytach. Zachęcam wysłać całość, ale jeśli ktoś nie ma czasu, niech przewinie do części trzeciej. Tam będzie samo gęste, choć dość długie. Od razu zaznaczam, sam gubernator w środowisku był określany jako ten trochę wolniejszy na umyśle. Niektórzy nawet podejrzewali, że coś brał. Robiłam debatę piwniczną, w której wziął udział. Propozycja powinna się pojawić w prawym górnym rogu. W tamtym materiale trochę o nim opowiedziałam. Na początku będzie sporo gadać o rzekomym powstaniu narodu Donbasu i Wielkiej Rosyjskiej Wiośnie. Skronikarskiego obowiązku wspominam dla tych, kto już nie pamięta, że naród Donbasu tak bardzo powstał w 2014, że walczyły głównie różne girkiny, które rekrutowały bojowników spośród miejscowych penerów, oszustów z wyrokami lub ochotników z Rosji. Leśmy z materiałami od Gubariowa, przeczytam wszystkie trzy części jedna po drugiej. Echem. Strykow i Gubarev. część pierwsza. Moja niewola w SBU i uwolnienie marzec maj 2014. W momencie, gdy Stelkow ogłosił o swoich prezydenckich ambicjach, oświadczyłem, że ich nie popieram. Później zdałem sobie sprawę, że to mógł być prawdziwy powód jego aresztowania. Niektórzy zaczęli oskarżać mnie o zmianę obozów, a nawet o zdradę. Dlatego postanowiłem opowiedzieć całą historię mojej pracy i interakcji ze Strelkowem, Zaczynając od rosyjskiej wiosny, a kończąc na Klubie Rozsierdzonych Patriotów KRP. Zacznijmy po kolei. 1 marca 2014 na Donbasie rozpoczęła się rosyjska wiosna. Po zwycięstwie ukraińskiej, tzw. rewolucji godności narodowej i ucieczce Janukowycza, Donbas upolitycznił się dosłownie w ciągu kilku dni. W ludziach obudziły się uczucia narodowe. I wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że sytuację trzeba wziąć w swoje ręce. Po kilku udanych przyjęciach budynków administracji regionalnej, wiecach i marszach, 6 marca zostałem aresztowany. Aresztowania dokonano w wynajmowanym mieszkaniu przez połączoną doniecko-kijowską jednostkę Alfa SBU. Moja lokalizacja stała się znana w wyniku zdrady w moim kręgu wewnętrznym. Areszt SBU w Kijowie na Wołodymirskiej 3, gdzie odbywałem 60-dniowy areszt, jest podobny do Lefortowa. Warunki są znośne, jedzenie normalne, mimo że reżim jest surowy. Siedzieć było całkiem wygodnie, jednym słowem, sanatorium. Przez pierwszy miesiąc siedziałem ciężko. Byłem poddawany torturom. SBUsznicy chcieli się dowiedzieć, kiedy zostałem zwerbowany przez FSB i kto dał mi pieniądze. Nie mogłem ich przekonać, że moje działania były osobistą inicjatywą, a pieniądze też były własne. W pierwszym miesiącu głodowałem przez 17 dni. Protestując przeciwko rozpoczęciu ATO, operacji antyterrorystycznej ukraińskiego rządu przeciwko narodowi Donbasu i jej pierwszym ofiarom. Pewnego dnia podczas tortur mój układ nerwowy zawiódł i straciłem przytomność. Pisali o śpiączce, ale nie wiem, jak długo byłem nieprzytomny. Dawno straciłem rachubę dni. 2 marca, 4 dni przed aresztowaniem, wsadziłem żonę i trójkę dzieci do pociągu do Rostowa. Natychmiast po moim aresztowaniu Jekateryna rozpoczęła kampanię medialną na rzecz mojego uwolnienia. To był taki czas, że zarówno media federalne, rosyjskie MSZ, jak i społeczeństwo obywatelskie w Rosji, a zwłaszcza na Donbasie, pracowały nad nagłośnieniem sprawy więźnia politycznego Gubarewa. I dziękuję władzom rosyjskim za to wsparcie. Znam i pamiętam wszystkich, którzy go udzielali. Dziękuję Olegowi Cariewowi, który pokrył wszystkie wydatki mojej rodziny. Dziękuję tym, którzy pomogli mojej rodzinie. Czułem całe to wsparcie. Ponadto Katia i kilku moich starych współpracowników Sergiej Cyplakow, Mirosław Rudenko i inni objęli faktyczne przywództwo nad częścią ruchu protestacyjnego w Donbasie pod flagami ludowej milicji Donbasu. W tym samym czasie ona nadal karmiła piersią trzymiesięczną Milanę. Bóg dał mi do pomocy naprawdę wyjątkową kobietę. 12 kwietnia grupa Strielkowa wkroczyła do Donbasu. Interesujące szczegóły tej legendarnej historii można poczytać w mojej książce Pochodnia Noworosji, której drugie wydanie ukaże się na dniach. A Strielkow osobiście obiecał mojej żonie, że uratuje mnie z niewoli. Życie więzienne zmieniło się, tortury ustały. Zostałem przeniesiony do innej celi, gdzie miałem współwięźnia, a nawet telewizor. Pewnego dnia w połowie kwietnia w gabinecie naczelnika aresztu śledczego doszło do kontaktu z szefem śledczym SBU o nazwisku WOWK, z którym Strielkow miał później rozpocząć negocjacje w sprawie mojej wymiany. Pod koniec kwietnia do Gorłowki przybyli oficerowie SBU Alfa, podpułkownik Rostisław Kijaszko, dowódca grupy, major Serhii Potemski i kapitan Jewchen Wariński. Ich celem był pułkownik Igor Nikołajewicz-Bezler. Znak wywoławczy bez. Dowódca Gorłowskiego Garnizonu, który wjechał do Donbasu z Krymu razem ze Stryjkowem. W tym czasie Bezler był jedynym dowódcą bez maski, a nagranie wideo, na którym przejmuje kontrolę nad milicją w Gorłowce, było w tamtych czasach wiralowe. Było również pokazywane w ukraińskiej telewizji. Ludzie Alfy zostali szybko schwytani. Operację przeprowadził bez i jego bojownicy: Wania, Balu, Aleksiej Boroda, Burżuj. Dowódca grupy Kijaszko, dwumetrowy, ważący 100 kg alfowiec, został dorwany przez całą czwórkę. Stawiał opór. Następnie wszyscy trzej alfowcy zostali przekazani do Słowiańska. Dziękuję Bezlerowi i jego wspaniałym bojownikom. Nikołajicz, wyrazy szacunku. Nagranie wideo rozebranych mężczyzn z Alfy z zaklejonymi oczami stało się wiralem na Ukrainie i zostało również pokazane w ukraińskiej telewizji. Na drugim spotkaniu WOWK Szef śledztwa skarżył się, że żony mężczyzn z Alfy codziennie siedzą w jego biurze, podczas gdy kierownictwo polityczne domaga się wymiany. Strielkow zażądał wymiany mnie. Wow, według słów Igora Iwanowicza, sprzeciwiał się temu, ale w końcu się zgodził. Gdyby nie stanowcza postawa Strielkowa, zostałbym wymieniony później i być może ominęłyby mnie epokowe wydarzenia tamtej wojny. Mnie. A także jednego z bojowników milicji i jednego ze współpracowników ludowego Mera Słowiańska, wymieniono 7 maja 2014 w słowiańsku, na trzech ludzi z Alfy, którzy zostali zatrzymani przez Bezlera i jego bojowników. Piszą, że mam dług wobec Strielkowa, ale przyznaję, że nie mam żadnych pomysłów na to, jak wyciągnąć kandydata na prezydenta Strielkowa z więzienia w rosyjskiej autokracji. Twierdzę, że to jego ambicje prezydenckie które pojawiły się miesiąc przed aresztowaniem, są powodem jego uwięzienia. Przestaliśmy się komunikować ze Strylkowem na miesiąc przed jego aresztowaniem, a po kolejnym konflikcie wlepił mi bana, eliminując możliwość komunikacji. W części drugiej opowiem o moich doświadczeniach z pracy pod kierownictwem Strylkowa jako szefa mobilizacji sił zbrojnych DNR. Strylkow i Gubariew. Część druga. Moja służba pod kierownictwem ministra obrony DNR. Czerwiec-sierpień 2014. Po wymianie przywieziono nas do siedziby milicji w Słowiańsku, mieszczącej się w budynku SBU. Tam spotkałem Strielkowa. Rozmawialiśmy około 10 minut. Strielkow zrobił dobre wrażenie. Inteligentny, energiczny, dobrze wyćwiczona mowa. Postrzegałem go jako szczerego patriotę, którym zresztą jest. Po kilku dniach spędzonych w Słowiańsku, 13 lub 14, wyjechałem do Doniecka, aby stamtąd wspomóc milicję w Słowiańsku walczącą pod flagami Ludowej Milicji Donbasu, którą utworzyliśmy pod koniec lutego i którą, po moim aresztowaniu, dowodzili moi towarzysze broni. Striakow był teraz liderem tej społeczności. Był oficerem bojowym i faktycznie walczył. Porzuciłem pomysł stworzenia batalionu Gubarewa i oddałem wszystkie zasoby: pieniądze, personel, pomoc humanitarną, moją strukturę organizacyjną na służbę milicji w Słowiańsku. I nadal nie uważam tego za błąd. Przed tym, jak 5 lipca 2014 roku milicja ze Słowiańska wydostała się z okrążenia, pracowałem w Doniecku. Sformalizowałem swoją strukturę organizacyjną jako Departament Mobilizacji przy Ministerstwie Obrony DNR, a Strielkow, jako minister, tylko podpisał niezbędne dokumenty. Jednocześnie cała ta infrastruktura personel, logistyka, wsparcie materiałowe i tym podobne została stworzona bez najmniejszego udziału Strielkowa. A on z kolei wziął to, za coś oczywistego. Moja żona wysyłała ładunki humanitarne do Słowiańska. To były dziesiątki samochodów dostawczych z ładunkami wartymi dziesiątki milionów rubli. Mundury, buty, sprzęt, żywność. Tą samą trasą jechał również sprzęt wojskowy dla Słowiańska. Skoncentrowałem się na tym, by do Słowiańska dotarło jak najwięcej ochotników. W tym celu otworzyliśmy bazę w Rostowie, do pracy w Rosji i sieć improwizowanych komisariatów wojskowych w całym DNR. Każdego dnia uzupełnialiśmy milicję w Słowiańsku o 20-40 osób. Wynajmowaliśmy autobusy do transportu z Rosji, a transport na trasie Donieck-Słowiańsk zapewniał przewodniczący Federacji Bokserskiej Makiejewki Mikołaj Wasiliewicz Wychlistiuk, którego autobusy mieliśmy tylko tankować. Pieniądze na ten biznes braliśmy ze zbiórek w Rosji i DNR. Mikołaju Wasiliewiczu, dziękuję panu. Jest pan prawdziwym patriotą. Ponieważ byłem w samym gąszczu wydarzeń, mam bardzo dużo wspomnień związanych z obroną słowiańska. Dosłownie wiem wszystko, co się działo w najmniejszych szczegółach. To daje mi prawo powiedzieć swoje wyobrażenie na temat wyjścia z okrążenia słowiańska. Wielu na ten temat negatywnie wypowiedziało się pod adresem Strelkowa, a Prigorzyn zrobił to w bardzo ostrej formie. Ważne, Stryjkow miał rozkaz ze stałego lądu, by utrzymać Słowiańsk do ostatniej kropli krwi. Ale Strelkow go nie wykonał. Uznał, że dostępne mu środki, sprzęt, broń, liczba i jakość personelu są niewystarczające do wykonania zadania obrony miasta przez długi czas. Nie jestem specjalistą od spraw wojskowych, więc nie oceniam słuszności tej decyzji. Wydawała mi się słuszna wtedy i wydaje mi się słuszna teraz. Ale niektórzy tak nie uważają. W wojsku rozkaz ma moc prawną. Myślę, że ataki nastrzelkowa w duchu uciek ze Słowiańska opierają się właśnie na tym fakcie. Strielkow z pewnością odegrał rolę w tworzeniu i obronie republik ludowych. Ale kluczową rolę mimo wszystko należy uczciwie przypisać tym batalionowym grupom taktycznym, które w sierpniu wkroczyły do Donbasu i zafundowały wrogowi kotły, żar i ogień. A przygotowania tych BTG rozpoczęły się na długo przed wyjazdem Strielkowa ze Słowiańska. A data ich wejścia była ustalona, ale nikt o niej nie wiedział do ostatniej chwili. Strielkowowi po prostu nie chciano dać tego przywileju. Nie można również bagatelizować roli milicji w wydarzeniach z sierpnia 2014 roku. To tak w temacie tego, jak Kreml próbował porzucić Donbas, ale nie zdołał tego zrobić. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tworzeniu i przygotowywaniu tych BTG. Znam nazwiska wielu honorowych żołnierzy, którzy brali w tym udział. Wymienię jednego z nich. To bułkownik Dmitri Utkin. W 2014 roku, podczas gwalk w Donbasie, Utkin został ciężko ranny. Wnętrzności z jego brzucha dosłownie wykręciło na zewnątrz, ale cudem przeżył. Przed wyjazdem ze Słowiańska pracowałem autonomicznie i zdalnie, ale od 5 lipca format pracy się zmienił. Strielkow był w Doniecku, dyrekcja mobilizacji pracowała jak wcześniej. I tu zaczyna się najciekawsza rzecz. Chcę zaznaczyć, że wszystko, co wydarzyło się później, nie przypisywałem Strielkowowi, a jedynie jego otoczeniu. A rola Strielkowa w tych procesach stała się dla mnie jasna dopiero po wspólnej pracy w Klubie Rozsierdzonych Patriotów w kwietniu-lipcu 2023 roku. O czym również szczegółowo napiszę, ponieważ postać Strielkowa stała się dla mnie w pełni i całkowicie jasna właśnie w tym okresie. Taki jestem. Oceniam po czynach, a nie po opiniach innych ludzi. Nawet jeśli są one bardzo wiarygodne. Dlatego rozczarowałem się z Trielkowem dopiero w połowie czerwca tego roku, ale nie uprzedzajmy faktów. Od momentu wjazdu do Doniecka byłem pod bezpośrednim dowództwem Strielkowa. Byłem członkiem sztabu, uczestniczyłem w codziennych spotkaniach dowódców. I wtedy zaczęła się najciekawsza rzecz. Ale powtarzam, że winą za wszystko, co się działo, obarczałem otoczenie Strielkowa, a nie jego osobiście. To był mój błąd. Intrygi, donosicielstwo, denuncjacje, starcia, mydlenie oczu, dezinformacja. To słowa, które przychodzą mi na myśl, aby opisać to dość zwięźle. Nie będę opisywał całej historii. Skupię się tylko na kilku momentach i postaciach. Strielkow miał pod swoją komendą niejaką wikę. Była to krzepka kobieta o zwyczajach bazarowej przekupki, która miała jakąś niewytłumaczalną władzę nad Strielkowem. Była odpowiedzialna za zbieranie pieniędzy i pomocy humanitarnej dla Strielkowa. Odpowiadała za sprzęt. Strielkow dawał jej uzbrojone posiłki, zasadniczo czyniąc ją swoją oficjalną osobą od wymuszeń rozbójniczych. Nie będę przedstawiać moich spekulacji, opowiem tylko o moich osobistych doświadczeniach. Tak więc ta przekupka, z pomocą uzbrojonych ludzi, odebrała mojej żonie magazyny z pomocą humanitarną. Nie było ku temu żadnych podstaw. Zasoby materialne z tych magazynów i tak trafiały wyłącznie do oddziału słowiańskiego. Cała ta walka została zainicjowana przez Strielkowa, ale wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Strielkow miał jeszcze jedną intrygującą postać: Władimir Kononow. Pseudonim CAR. Ten dowodził całym batalionem. Już wtedy nie było dla mnie jasne, dlaczego Strielkow awansował go na tak odpowiedzialne stanowisko. Później oczywiście stanie się to dla mnie jasne. Kryterium tworzenia wewnętrznego kręgu Strielkowa jest proste. Co szybko zrozumiał Kononow i aktywnie z niego korzystał, oblewając uwielbianego dowódcę detrambami i komplementami. Kononow był również znany z napadu i odebraniami punktu mobilizacyjnego w Harcysku. A także z wielu intryk, donosicielstwa i prowokacji pod moim adresem. Po jednej z intryk napisałem do Strielkowa list z rezygnacją, który on podarł na moich oczach. Później Kononow przerzucił swój szorstki jęzor na inny obiekt, za Harczenko. A potem zaczął oblewać Strielkowa pomyjami. Strielkow wielokrotnie przedstawiał swoją negatywną ocenę cara, ale ani razu nie wyjaśnił w jaki sposób taki człowiek został dowódcą kompanii, a następnie ministrem obrony. Ale my to i tak wiemy. Ostatnią osobą, o której napiszę, jest Siergiej Nikołajewicz-Dubiński, pseudonim Chmuryj, przyjaciel Strylkowa z czasów wojny czeczeńskiej. Chmuryj intrygował przeciwko mnie prawie każdego dnia. Odpierałem jego ataki najlepiej, jak potrafiłem, ale nie było to równe starcie. On też dostarczał Strylkowowi bredni o moich sprawach, w które ten wierzył. Chmuryj wyssał w dużo mojej krwi i nadszarpnął moje nerwy. Chmury wykonując misje bojowe nie stronił od odkradania bogatych domów ich byłych mieszkańców. Nie gardził haraczem, torturując donbaskich biznesmenów w piwnicach. Ale Strielkow o tym nie wiedział. A później Chmury zaczął obrzucać błotem Strielkowa. Jest to tylko niewielki ułamek tego, czego doświadczyłem podczas pracy na stanowisku szefa sztabu mobilizacji, od momentu opuszczenia Słowiańska, do wyjazdu Strielkowa z powrotem do Rosji. Aby być obiektywnym, po raz kolejny opowiem, że nie oceniam i nie będę oceniał talentów wojskowych i przywódczych Strzelkowa. Ci, którzy mieli z tym do czynienia i byli bezpośrednio podporządkowani Strzelkowowi, Chmury Dubiński, Bezler, Zdryluk Abwer i inni, już dawno wypowiedzieli się na ten temat. Osobiście znałem sobie sprawę, że wszystkie intrygi przeciwko mnie i mojemu zespołowi były prowadzone, jeśli nie na bezpośredni rozkaz Strzelkowa, to przynajmniej za jego milczącą zgodą. Nie zdałem sobie z tego sprawy od razu. Po powrocie Strielkowa do Rosji jego ambicje polityczne szybko stały się oczywiste. Spotkaliśmy się z nim jesienią w biurze Małofiejewa. Małofiejew, w obecności Strielkowa, poradził mi, żebym poszedł do Surkowa i powiedział, że Surkow postawił na Zachadczenkę. W rozmowie ze Strielkowem, kiedy zapytałem go, co planuje dalej robić, odpowiedział, że widzi moją rolę w tym, żebym wykonywał jego polecenia. Odmówiłem. Pożegnaliśmy się i nie mieliśmy żadnych wspólnych spraw poza spotkaniami towarzyskimi, dopóki Strielkow nie zaprosił mnie do klubu rozsierdzonych patriotów. Ale to już inna historia, w której podsumuję wszystko, co się wydarzyło wcześniej i przedstawię moją ocenę Strielkowa jako postaci. Ciąg dalszy nastąpi. PS. Do wszystkich tych, którzy uważają, że napisanie tego jest nieetyczne, nie w porę i niewłaściwe. Po pierwsze, nie piszę niczego nie wywrotowego. Tylko fakty z własnego doświadczenia. Po drugie, Strielkow to czyta, o czym wiem, i może się do tego ustosunkować. Po trzecie, napisałem do niego do więzienia osobisty tekst z prośbą, którą zaignorował. Dlatego uważam, że wziąłem pod uwagę wszystkie normy etyki i przyzwoitości i mogę wyjaśnić wszystkie powody, dla których zdecydowałem się odciąć od Strielkowa po jego oświadczeniu o ambicjach prezydenckich. Część trzecia. Gilkin jako osoba, Strielkow jako mit. Wiktor Pielewin pisał w swoich pracach, że bohaterski mit może żyć samodzielnie nawet przy żywym nosicielu. Ale w przypadku mitu Strielkowa tak nie jest, ponieważ Igor Wsiewołodowicz girkin od prawie 10 lat zabija całym swoim jestestwem i działaniami swój własny mit. A więc o wszystkim po kolei. W latach 2014-2022 nie mieliśmy z Girkinem żadnej roboczej interakcji. Prowadziliśmy prostą i niezobowiązującą komunikację. Wymiana opinii, przyjacielskie rozmowy na różne tematy. Dlatego trudno mi było dostrzec całą hipokryzję osobowości Girkina. Nawet pomimo tego, że miał on już doświadczenie w tworzeniu Stowarzyszenia Społeczno-Politycznego, którego jednak nie byłem członkiem. I z tego powodu moje objawienie dotyczące osobowości Girkina było bardzo spóźnione. Klub 25 stycznia K25. W 2015 Girkin zainicjował i zebrał społeczno-polityczny klub K25 o praktycznie takich samych celach i założeniach jak późniejszy klub rozsierdzonych patriotów. Nie będę się szczegółowo rozwodził nad przyczynami zakończenia działalności K-25. Opiszę tylko jeden epizod związany z odejściem Eduarda Limonowa ze stowarzyszenia. W nagraniu Gierkin informuje, że Limonow wstąpił do K-25, a kilka dni później odszedł, o mało nie oskarżając zmarłego Limonowa o bycie prowokatorem i pracy na rzecz spec-służb. Ale sęk w tym, że historia konfliktu została bardzo szczegółowo opisana przez Limonowa. Opiszę ją pokrótce. Girkin i Limonow, pisząc statut przyszłego ruchu społecznego, zgodzili się, że statut będzie zawierał możliwość członkostwa zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego. Dla Limonowa i jego organizacji ważne było zachowanie wewnętrznej struktury i jedności. Nie chcieli jej tracić i rozpłynąć się w organizacji Girkina. Limonow i Girkin zgodzili się, że karta będzie przewidywać członkostwo zbiorowe ale kiedy Girkin opublikował kartę, okazało się, że zawiera ona tylko członkostwo indywidualne. Limonow napisał o tym i zrezygnował z członkostwa w K25. Ta historia doskonale charakteryzuje Girkina. Wyobraźmy sobie poziom hipokryzji. On, który niedawno otrzymał pomieszczenie od petersburskich narodowych bolszewików, gdy spotkanie w petersburskiej listwie zostało przerwane przez policję po zgłoszeniu o podłożeniu bomby, bezczelnie kłamie o powodach zerwania z nim przez Limonowa. Pomijając cały istotny kontekst, przez co Limonow wygląda niczym prowokator służb bezpieczeństwa. W sieci jest wiele publikacji na temat K-25. To tylko jedna historia, która jednak charakteryzuje Gierkina jako osobę niezdolną do współpracy i zakłamaną. Klub Rozsierdzonych patriotów początek. Pod koniec marca 2023 Girkin skontaktował się ze mną i powiedział, że nadszedł czas, aby zebrać siły patriotyczne. Zapytałem, w jakim charakterze mnie widzi. Nie jestem politykiem i stałem się toksyczny. Będziesz na czele, powiedział. A ja przyjąłem ofertę. Jak zostanie udowodnione w dalszej części tekstu, były to kłamstwa i hipokryzja. A Gierkin postrzegał mnie jako fasadowego przewodniczącego, aby ukryć swoją toksyczność. Pod koniec marca odbyło się pierwsze spotkanie klubu rozsierdzonych patriotów, a 1 kwietnia publicznie ogłoszono jego powstanie. Nie będę się rozwodził nad opisem działalności klubu Rozsiedzonych Patriotów. Tematem tego materiału jest osobowość Grikina, jego cechy charakteru i wzorzec zachowań. W dniu 13 maja 2023 prezydium klubu spotkało się, aby omówić kwestię otwarcia struktur regionalnych i masowej rekrutacji ludzi do klubu. Stałem na stanowisku że jest to przedwczesne i nie poradzimy sobie z tym organizacyjnie, ze względu na brak struktury operacyjnej i personelu do pracy z danymi z kwestionariuszy, jak i efektywnego współdziałania i zarządzania oddziałami regionalnymi. Ogólnie rzecz biorąc, nie było jasne, dlaczego należy to zrobić teraz i jakie zadania będą wykonywać biura regionalne. Myślę, że teraz jest jasne, dlaczego Girkin wymusił te kwestie. Zrobił to, aby zdążyć utworzyć sztaby organizujące jego udział w kampanii prezydenckiej. Zabawne, ale Gierkin od samego początku miał w głowie ten głupi plan. Pomimo tego, że przekonałem wszystkich, że nie jest to pilne zadanie i doszliśmy do ogólnego porozumienia, Gierkin już następnego dnia ogłosił masową rekrutację. Oczywiście nie byliśmy w stanie poradzić sobie z tysiącami zgłoszeń. Ankiety były zbierane w formie tekstowej za pośrednictwem bota. I nie mogliśmy zorganizować tego procesu ani pod względem zarządzania, ani organizacyjnym. Charakteryzuje to Girkina jako słabego i niedoświadczonego lidera. Zresztą biografia Girkina jest taka, że w okresie pomiędzy wojnami zawsze pracował jako ochroniarz. Nie tworzył przedsiębiorstw, nie zarządzał kolektywami, nie ma wiedzy i praktyki w zarządzaniu ludźmi. Pisałem szczegółowo o tym, jak Girkin zarządzał słowiańską milicją. W skrócie – bajzali samowolka. 12 maja 2023 w Moskwie odbyła się konferencja prasowa klubu. W organizacji której Girkin i jego ludzie nie brali udziału, a wsparcie finansowe pochodziło z moich osobistych środków. Ten fakt jest ważny dla zrozumienia mojego stosunku do Girkina. Poświęciłem cztery miesiące mojego życia, setki godzin mojego osobistego czasu, wydałem moje własne pieniądze, a potem nagle okazało się, że wszystko to po to, aby Girkin kandydował na prezydenta. Gdyby Girkin od początku powiedział mi o tych planach, życzyłbym mu powodzenia, uścisnąłbym mu rękę i zajął się swoimi sprawami ale on wprowadził mnie w błąd i tak naprawdę wykorzystał mnie w imię swoich pustych i śmiesznych ambicji. Mniej więcej w tym samym czasie FSB, pod pretekstem zagrożenia życia Girkin'a ze strony ukraińskich grup dywersyjnych, przeniosła go i jego rodzinę do jednego z sanatoriów FSB pod Moskwą, będących pod ochroną, gdzie Girkin i jego rodzina przybywali aż do jego aresztowania. Prawdziwym powodem, według mojej wersji, było uniemożliwienie Girkinowi realizacji jego zuchwałego, kwikłem pod nosem, planu Girkin prezydentem, o którym FSB, w przeciwieństwie do mnie, było bardzo szczegółowo poinformowane. Myślę, że to właśnie wtedy podjęto decyzję o jego aresztowaniu i Girkin został umieszczony w dogodnym do tego miejscu. Warunkiem jego pobytu było nieopuszczanie sanatorium. Girkin okresowo łamał ten warunek, gdy miał taką potrzebę. Wtedy zaczęło się najlepsze. Girkin mianował Olega Nelzina, swojego przyjaciela z ruchu rekonstrukcji historycznych, na stanowisko regionalnego koordynatora zajmującego się pracą z ludźmi w regionach. Nelzin jest bardzo specyficzną osobą. Nadmiernie rozmuchane poczucie własnej wartości i poważne uzależnienie od alkoholu. Pewnego dnia zaprosił mnie na weekend do swojego domku letniskowego. W piątek on i jego kumple sąsiedzi zaczęli pić, w sobotę kontynuowali, a ja Powołując się na ważne spotkanie i zdając sobie sprawę, że mój pobyt tam nie sprawia mi przyjemności, wyjechałem do Moskwy. W dniu picia z piątku na sobotę ze zdziwieniem zauważyłem, że Nelsin, rekonstruktor, w toastach umieszczał francuskie słowa, jakby był carskim oficerem, a także odtwarzał utwory muzyczne, pieśni wojskowe i romanse i śpiewał do nich, praktycznie wczuwając się w postać, robiąc smutne miny i ujawniając przeżywane emocje. Zażartowałem wtedy, że rekonstruktorzy tak mocno wczuwają się, jakby w ich głowach zaszczepiona była świadomość zmarłych carskich oficerów. W tym żarcie, jak się później przekonałem, tkwił sens osobowości Girkina, który również był rekonstruktorem z dużym stażem. Ale o tym później. 14 maja rozpoczęliśmy rekrutację ludzi w regionach, a procesem tym kierował pijak nelzin. Trzymałem się z dala od tej pracy, szukając funduszy na zorganizowanie wiecu zwycięstwa, ogłoszonego na konferencji prasowej. Ale dosłownie następnego dnia zacząłem otrzymywać informacje, że Nelzin banuje ludzi za krytyczne, a nawet neutralne wypowiedzi na temat Girkina, wykluczając ich z klubu. A potem otrzymałem informację, że Nelzin, w stanie upojenia alkoholowego, dzwonił do ludzi, mówiąc im, że Girkin jest liderem klubu, a Gubariew jest zaledwie organizatorem technicznym. Myślę, że robił to na polecenie Girkina. Intrygi za plecami to konik Girkina. Pierwszy konflikt miał miejsce w samarskim oddziale klubu, gdzie Girkin mianował Nataszę Barsika, która pomagała mu administrować jego kanałem przez 8 lat i która była bazarową przekupką, na szefa klubu. Która w ciągu jednego dnia zbanowała wszystkie osoby, które wypowiadały się negatywnie lub nawet neutralnie o krytycznym zabarwieniu na temat Girkina. Ponadto była chamska i obrażała ludzi. Byłem zmuszony interweniować. Tego samego dnia, wieczorem, Nelzin, który mocno pił, wszczął czerwono-białą burdę na regionalnym czacie, obrażając jednego z uczestników i wyzywając go na pojedynek. Za ten występek odsunąłem Nelzina, zebrałem czteroosobowy zespół na jego miejsce, napisałem im zakresy obowiązków, po czym oni zabrali się do pracy. Pewnego dnia pijany Nelzin wyzwie mnie na pojedynek, ale rano, gdy wytrzeźwieje, odwoła go. Pewnie was to śmieszy, ale czasy wspólnej pracy z Girkinem i jego towarzyszami ze schizoidalnej przychodni wspominam w stanie lekkiego roztrzęsienia na całym ciele. Kilka dni później Girkin zwołał nadzwyczajne zebranie klubu, na którym stwierdził, że naruszyłem statut. Nie było żadnego statutu i nie miałem do tego uprawnień. Pisze to i śmieje się teraz. Girkin jest wielkim mistrzem robienia burzy w szklance wody. Po czym powiedział, że chce być przywódcą klubu, a ja będę pracował pod jego kierownictwem do czego niezbędny jest podział pełnomocnictw. Ostro odmówiłem, mówiąc Girkinowi, że już pod nim pracowałem i więcej nie jestem zainteresowany. Wspomnijcie mój post o pracy w słowiańskiej milicji. Pozostali członkowie klubu również nie poparli tego pomysłu. Następnie omówiliśmy format zbiorowego zarządzania w charakterze triumviratu ja, Girkin i mediator między nami. Również odrzuciłem ten pomysł, mówiąc, że nie będę pracował pod Girkinem w żadnej formie i mogę po prostu odejść. "Oczywiście nie mogłem odejść i wszyscy to rozumieli. Miałem za zadanie zorganizować wiec zwycięstwa. W szczególności znaleźć fundusze i przygotować treść wydarzenia. Po ciężkiej dyskusji psychika Gierkina nie wytrzymała. Jego policzki zaróżowiły się i, zdając sobie sprawę, że idea jego przywództwa zawiodła, wybiegł z pokoju ze słowami: W takim razie jestem marionetkowym generałem. To właśnie wtedy, gdy Gierkin zdał sobie sprawę, że nie zostanę fasadowym przewodniczącym." Klub Rozsierdzonych patriotów rozpadł się w umyśle naszego bohatera. A Girkin tylko czekał na odpowiednią okazję. Do tego czasu stało się dla mnie jasne, że praca z Girkinem jest trudna i jest on chory psychicznie. Postanowiłem porozmawiać z nim na ten temat. Girkin powiedział, że wiedział o tym, i że to właśnie jego problemy psychiczne były powodem zwolnienia go z FSB. Kiedy zapytałem go, dlaczego nie szukał pomocy psychiatrycznej, nic mi nie odpowiedział. Potem było więcej konfliktów. Muszę powiedzieć, że Girkin generował konflikty co dwa, 3 dni, z jakichś powodów, jak i bez powodów. Przyczyna tego zachowania moim zdaniem leży w narcystycznym zaburzeniu Girkina, który w ten sposób przykuwał uwagę na siebie. Każdemu konfliktowi Girkina towarzyszyła histeria, wykluczenie argumentów i faktów, postawa ja tak chcę i dlatego tak będzie, demonstrując tym samym kobiecy model zachowania. Gdybym próbował szczegółowo opisać wszystkie konflikty, które Girkin wywołał w szeregach klubu, mógłbym napisać komediowy serial psychologiczny ze schizolem w roli głównej. Ale niewiele jest tam ciekawego. Dlatego opiszę jeszcze tylko kilka odcinków. Struktura klubu ze względu na jego szybki rozwój z dnia na dzień stawała się coraz bardziej skomplikowana. I w ramach prezydium siedem osób spotkaliśmy się i zdecydowaliśmy, że nowe pododdziały powinny powstawać dopiero po dyskusji na prezydium. Wszyscy się zgodzili. Ale już następnego dnia Girkin, bez dyskusji, a nawet powiadomienia, otworzy oddział humanitarny, na co współpracownicy, którzy jeszcze wczoraj zgodzili się na coś innego, byli zaskoczeni i zdezorientowani. Następnie Girkin powiedział wszystkim Nie wtrącajcie się w moje sprawy, a ja nie będę się wtrącał w wasze. I wskazał, że nie będzie się wtrącał, na przykład, w sprawy Rosa Marsowa, który został mianowany szefem Moskiewskiego Zrzeszenia Klubu ale po posiedzeniu Moskiewskiego Zrzeszenia Girkin, po otrzymaniu informacji o tym wydarzeniu, złożył skargę na Marsowa, która polegała na tym, że Marsow mianował szefem służby bezpieczeństwa, sprawdzanie ludzi przez OSINT, bezpieczeństwo na imprezach, Nazbola Jana Sidorowa, człowieka zasłużonego z bardzo błyskotliwą i bogatą biografią jak na swój wiek. Wybuchła kłótnia w której Girkin z pianą na ustach argumentował, że trzeba wybrać osobę z nowo przybyłych ankiet, w których było wielu byłych milicjantów. Marsow odpowiedział i wskazał Girkinowi swoją wcześniejszą obietnicę, nie mieszania się w sprawy moskiewskiego stowarzyszenia, a nawet załączył zrzut ekranu wiadomości. Girkin wycofał się, ale stał na swoim stanowisku, jakby nie było żadnej obietnicy. W rzeczywistości było wiele sytuacji, w których Girkin złożył obietnicę lub umowę, a następnie szybko o niej zapominał już następnego dnia, jednocześnie zachowując się tak, jakby w ogóle nie było żadnych obietnic ani umów. I wyglądał tak, jak gdyby te obietnice i umowy zostały złożone nie przez niego, ale przez kogoś innego. Tak to schizofrenia. Tak właśnie pracowaliśmy. Konflikty generowane przez narcystycznego i schizofrenicznego Girkin'a pochłaniały lwią część czasu i nerwów. Girkin generował je z częstotliwością dwóch, trzech dni. Jak tylko jeden wygasał, generował kolejny. Kolejny wygasał, generował trzeci. A potem był. bunt Prigorzyna. Wydarzenie to stało się papierkiem lakmusowym dla współpracowników klubu i pokazało, że. nie ma żadnego klubu jako struktury do walki ze smutą. W tym niemal fatalnym dla naszego kraju dniu, Girkin napisał wiadomość, że jego będą młotować jako pierwszego. I spokojnie rozsiadł się w sanatorium FSB. To wszystko. Przywódca nas opuścił. Spokojnie opuszczał sanatorium, gdy organizował moje obalenie, ale tym razem wolał być pod ochroną i w bezpieczeństwie. Na centralnym czacie klubu zadałem pytanie, co zrobimy. Wszyscy zgodnie milczeli. Poprosiłem świata Pawlowa, aby pomógł mi napisać tekst, dyktując mu tezy. Ogólnie w tekście była mowa o tym, że taką sytuację już wcześniej przewidzieliśmy. Plan dalszych działań rosyjskich patriotów, krok po kroku, jest już opracowywany przez klub i wkrótce zostanie opublikowany. A już jutro odbędzie się Wiec Zwycięstwa, w którym wezmą udział wszystkie zdrowe siły patriotyczne Rosji. Po publikacji zwołałem nadzwyczajne spotkanie klubu, na którym oprócz mnie pojawiły się aż trzy osoby. We ja, Michał Aksel, Ros Marsow i Leonid Razwożajew zrobiliśmy burzę mózgów na temat, co robić. Przecież musieliśmy coś zrobić, bo właśnie po to, przeciwstawić się smucie, zebraliśmy się w klubie, co miało odzwierciedlenie w jego dokumentach programowych. Następnego dnia po rozpoczęciu rebelii, 25 czerwca, mieliśmy zaplanowane wydarzenie publiczne o nazwie Wiedz Zwycięstwa, którego postanowiliśmy nie odwoływać i przeprowadzić niezależnie od rozwoju sytuacji, ponieważ ludzie przyjechali z całego kraju, a samo wydarzenie mogło stać się swego rodzaju alternatywą dla miejsca zbiórki rebeliantów. Wygenerowaliśmy również kilka dużych pomysłów odpowiednich na zbliżającą się burzę smuty, ale pozwólcie, że o nich nie opowiem. Ogólnie rzecz biorąc, już dawno temu zdałem sobie sprawę, że właściwą zasadą w każdej sytuacji jest: rób to, co do ciebie należy, a co będzie, to będzie. Gierkiem w tej sytuacji nie wykazał się w żaden sposób, ani słowem, ani czynem. Wiadomość o tym, że PMC Wagner zatrzymał się i zawrócił kolumny, dotarła do nas w czasie spotkania. Po wypiciu herbaty i krótkiej rozmowie o tym i owym, udaliśmy się do domu. To był wspaniały dzień. Moje ciało było przesycone adrenaliną, a ja czułem prawdziwy dreszczyk emocji z powodu zbliżającego się nieznanego. Jak w tych marcowych dniach 2014, wielkiego czasu powstania ludowego na Donbasie, rosyjskiej wiosny, a następnego dnia miał miejsce wiec zwycięstwa. Nie będę szczegółowo rozwodził się nad samym wydarzeniem. Powiem tylko o dwóch faktach, które są istotne dla naszego tematu. Po pierwsze, Girkin i jego ludzie nie pracowali nad organizacją wydarzenia. Przez cały ten czas walczyli o władzę. Gdzie? Nad czym? Nad kim? Całą pracę wziął na siebie komitet organizacyjny, w pracy którego ani Girkin, ani jego ludzie nie brali udziału, mimo że wielokrotnie próbowałem ich zaangażować w pracę. Po drugie, Girkin nie powiedział ani słowa wdzięczności komitetowi organizacyjnemu. Ale podszedł do mnie i z kwaśną miną zranionego narcyza powiedział: No co, Paweł, czy jesteś zadowolony z tego, jak popracowałem jako numer dwa? Ani słowa wdzięczności. A pracy było dużo, także mojej. Harowałem jak wół, by znaleźć środki, podczas gdy Girkin i jego ludzie knuli za moimi plecami. To charakteryzuje Gierkina nie tylko jako osobę niewdzięczną, ale także jako osobę, której brakuje celów przywódczych i zdolności do kierowania. Słowa wdzięczności dla wszystkich chłopaków za ich pracę powiedziałem ja, po czym udaliśmy się na przyjazny bufet w lesie niedaleko miejsca, w którym odbywało się spotkanie i miło spędziliśmy czas. Konflikty i histerie Girkina trwają dalej. Girkin, generujący konflikty co najmniej trzy razy w tygodniu, zainicjował kolejny konflikt, który ostatecznie doprowadził do zaprzestania komunikacji ze mną. W Sewastopolskim Stowarzyszeniu Klubu na szefa mianowano bardzo godną osobę Michała Nicika. A potem nagle dowiaduje się, a jestem, przepraszam bardzo, przewodniczącym klubu, a przynajmniej za takiego się uważam, że Girkin zwolnił go i mianował na jego miejsce swojego przyszłego prawnika, Aleksandra Mołochowa, członka liberalnej partii Jabłko. Ponownie angażuje się w kolejny konflikt stworzony przez Girkina i dowiaduje się, że powodem tej decyzji była wiadomość od Nicika z inicjatywą żądania mobilizacji od władz. Jak to zawsze mówił Girkin, i zastanowienia się, jakie działania mogłyby się do tego przyczynić. Gierkin uznał to za trolling i nakazał Nelsinowi wymienić lidera. Oczywiście nikt mi o tym nie poinformował, i musiałem wdać się w kolejny konflikt z Girkinem. W trakcie dyskusji na ten temat on mnie zbanował i potem już się nie komunikowaliśmy. Stało się to 12 lipca. Gierkin zbanował mnie, jak jakaś baba, i nigdy więcej nie rozmawialiśmy i więcej nie zamierzam komunikować się z tą osobą. W trakcie rozmowy udowodniłem Gilkinowi, że Michał Niczyk jest walecznym facetem, woził pomoc humanitarną i wolontariuszy do Słowiańska, służył w PMC Wagner i walczył w specoperacji. Poza tym jest godnym synem swojego ojca, kontradmirała Jurijaniczyka, dowódcy okrętu podwodnego, któremu poświęcone jest stanowisko w Muzeum Marynarki Wojennej w Sewastopolu. Michaił ma dostęp do różnych urzędów w Sewastopolu, jest postacią medialną dla regionalnych mediów i ogólnie ma dobry potencjał. W trakcie kłótni Girkin zdał sobie sprawę, że nie dopnie swego i mnie zbanował. Tyle. Od 12 lipca 2022 nie miałem już kontaktu z Girkinem. Muszę przyznać, że moje życie stało się spokojniejsze i mogłem poświęcić dużo czasu na pracę. Nie trwało to jednak długo, ponieważ Girkin już wcześniej zdecydował się na usunięcie mnie poprzez zorganizowanie rozłamu i tylko czekał na powód. Nie trwało to długo, ponieważ pojawiła się publikacja kanału Zwyczajny Caryzm. W tej publikacji caryści, członkowie klubu, Swiat Pawłow i Artemisycz weszli w polemikę z Girkinem. Wywołała publikacja Girkina o tym, że wszyscy bojownicy PMC Wagner, którzy wyjechali na Białoruś, to jest pozostali wierni Etyce Jednostki i swoim dowódcom, bez względu na wszystko, zostali uznani przez Girkina za zdrajców ojczyzny. Ceryści, którzy nie zgadzają się z Girkinem, napisali, że Girkin nie ma prawa nazywać wczorajszych bohaterów Bachmuta zdrajcami, na co Girkin reaguje boleśnie i ogłasza, że albo on, albo oni pozostaną w klubie. Następnego dnia zwołuje spotkanie klubu, ale następuje areszt Girkina. 20 lipca Girkin zostaje aresztowany przez FSB w sanatorium FSB pod Moskwą. Dzień aresztowania został wybrany przez rycerza miecza i sztyletu. Nieprzypadkowo tego dnia lub poprzedniego rodzina Girkina, żona, córka i babcia żony wyjechała pociągiem na Krym. Dowiedziałem się o aresztowaniu z 40-minutowym wyprzedzeniem, ale nie mogłem zadzwonić do Gierkina. Wszak zablokował mnie. Zadzwoniłem do żony Gierkina, ale była poza zasięgiem. Była w pociągu. Zadzwoniłem do Kałasznikowa i poprosiłem go, by ten zadzwonił do Girkina, który nie odebrał telefonu. W ciągu pół godziny w mediach pojawiła się informacja o aresztowaniu. O, co się u nas zaczęło. Schizoidalna przechodnia Girkina ogłosiła mnie zdrajcą za to, że nie ostrzegłem go o aresztowaniu. Samo aresztowanie powiązali z publikacją carystów. Tego dnia nasłuchałem się tylu przekleństw pod swoim adresem, ile słucham teraz, gdy piszę demaskatorskie teksty o Girkinie. Tego samego dnia Girkinowcy rozpoczęli rozłam, który zakończył się utworzeniem RDS, sekciarskiej organizacji pod przywództwem Schizola i Narcyza Girkina. W tych warunkach, cierpliwie ignorując destrukcyjną działalność Girkinoidów, następnego dnia zwołałem zgromadzenie przed budynkiem sądu. Przyszło ponad 100 osób. Zrobiłem jednoosobową pikietę i zostałem zatrzymany, ale po ostrzeżeniu zwolniono mnie. Potem zaangażowałem się w pracę nad organizacją obrony Girkina o czym zgodnie z prawdą napisała jego żona. Girkinoidy przez ten cały czas nadal kontynuują obrzucanie mnie błotem i dzielą klub rozsierdzonych patriotów, który koniec końców nigdy nie rozpoczął pełnoprawnej pracy. W pełni zaangażowałem się w kampanię Gierkina na rzecz praw człowieka, doradzając jego żonie, pomagając jej słowem i czynem, wspierając ją psychicznie i szukając pieniędzy. Pomimo faktu, że w tym samym czasie cała Girkinowska grupka wylewała na mnie wiadra pomyj, tak się dzieje zawsze, gdy związujesz się z Girkinem. Trwało to do chwili, aż Girkin powiedział, że staje się kandydatem na prezydenta. Gdy tylko przeczytałem tę wiadomość, byłem w szoku. Szybko ułożyła mi się w głowie układanka opisana w tej publikacji. A więc, wyobraźcie sobie, że Girkin zaprasza mnie do zbudowania organizacji i daje mi kierownicze stanowisko. Jednocześnie nie pozwala mi kierować, ale praktycznie cała główna praca jest wykonywana przeze mnie i innych aktywnych uczestników. W tym czasie Girkin i jego ludzie są zaangażowani w podział władzy i intrygi. Spędzam cztery miesiące mojego życia na tym przedsięwzięciu. Ponad dwa miesiące w stanie intryg za moimi plecami i ciągłych babskich napaści ze strony schizoidalnego narcyza Girkina. Poświęcam setki godzin pracy na organizację wydarzeń. Wydaję osobiste fundusze. Pracuje, by znaleźć sponsorów i zebrać pieniądze. A potem okazuje się, że zrobiłem to wszystko, aby Girkin stał się kandydatem na prezydenta. Wydaje mi się, że każdy na moim miejscu byłby, jakby to ująć, trochę zniechęcony. W myślach miałem ostrzejsze słowo. Gdyby Girkin, błędem jest nazywanie go strzelkowym, powiedział mi na początku, że zamierza kandydować na prezydenta i chce, żebym mu w tym pomógł. Uściskł mu dłoń, życzył powodzenia i odmówił spokojnie zajmując się bardziej pożytecznymi rzeczami dla kraju. Ale on cały czas kłamał i wychodzi, że pracowałem dla niego za darmo, nawet nie za darmo, ale płaciłem za to swoim czasem i pieniędzmi, a także wyczerpywałem nerwy w walce z napadami jego babskiej histerii. Mam indywidualną cechę, na podstawie której buduję relacje z ludźmi. Nigdy nie biorę pod uwagę informacji o cudzych doświadczeniach dotyczących związku konkretnej osoby z inną osobą. Polegam tylko na własnym, osobistym doświadczeniu. I to właśnie to spłatało mi okrutnego figla. Owszem, w 2014 roku moje doświadczenia w relacjach z Girkinem były generalnie negatywne, ale wtedy zrzucałem to wszystko na jego środowisko i niestabilność warunków, w których z nim pracowałem. Było gorąco. Wielkie czasy rosyjskiej wiosny. Budowanie relacji ze mną jest dość łatwe. W tych relacjach kieruje się zasadą ty mi, ja tobie. I, gromadząc pozytywne doświadczenia z interakcji, staram się nie mieć negatywnych doświadczeń, niespełnionych zobowiązań i obietnic z mojej strony. Dlatego dość łatwo jest zbudować ze mną normalne relacje robocze. Wiele osób to potwierdzi, w tym osoby w klubie. Doskonała współpraca była w klubie z każdym, kto był gotowy wypełniać zadania służbowe, a nie intrygować i walczyć o władzę nie wiadomo o co i nad czym. Pomimo negatywnych doświadczeń z Girkinem, jego schizoidalną przychodnią, pragnę powiedzieć, że moje doświadczenie w klubie pozwoliło mi poznać wielu inteligentnych, ciekawych i silnych duchem ludzi. Więc ostatecznie niczego nie żałuję. No a teraz czas odpowiedzieć na pytanie. Kim pan jest, panie Girkin? Zacznijmy od podsumowania, że Girkin jest absolutnym i patologicznym kłamcą. Kłamie nawet wtedy, gdy nie musi. Jest to nikczemny intrygant. Nieustannie knuje za twoimi plecami, póki pracujesz. Jak się okazuje, dla jego celów. Cechuje go całkowity brak współpracy. Dosłownie następnego dnia łamie dane słowo i zachowuje się tak, jakby pozostał uczciwy i zasadniczy. Schizofrenia. Jest histeryczny. Nieustannie generuje konflikty, aby zwrócić na siebie uwagę. Narcyzm. W konfliktach zachowuje się jak kobieta wyklucza racjonalność i konfliktuje na emocjach. Nie jest ani liderem, ani menedżerem. Nie ma cech przywódczych ani nawet podstawowego zrozumienia teorii i praktyki kierowania ludźmi. Otacza się podobnymi do siebie dziwakami, jak alkoholik Nelson lub były heroinista z zapaleniem wątroby od igły, misza Połynkow. Ma słabą wolę, długo żywił urazę, ma niestabilny nastrój. W konfliktach zawsze poddaje się, jest niezdolny do obrony swojego stanowiska argumentami unika bezpośredniego wyjaśnienia sporów. Szczerze mówiąc, nie spotkałem wielu równie płytkich ludzi jak Girkin. Kiedy rozmawiałem z moimi i Girkin'a wspólnymi znajomymi i opisywałem sytuacje konfliktowe, które tworzył, ludzie w większości kiwali głowami i mówili coś w duchu tak, to skomplikowany człowiek. Ale w rzeczywistości Girkin jest bardzo prostym człowiekiem. Tak prostym, że nie ma nic prostszego. Trzeba tylko spojrzeć na niego, jak na osobę chorą psychicznie. A nie jak na zwykłego, zdrowego człowieka. Ta część niniejszego artykułu to moje osobiste przypuszczenia. Nie jestem psychiatrą i nie twierdzę, że znam się na diagnozach medycznych. Wśród zaburzeń psychicznych Girkina znajdują się zaburzenia narcystyczne i schizofrenia. To właśnie te dwie patologie tworzą Strielkowa, który nie istnieje w rzeczywistości. Strielkow to koktajl narcyzmu i schizofrenii. Równie łatwo jest ustalić profil osobowości Girkina. Fakt, że Girkin nie pasuje do profilu uczciwego rosyjskiego oficera, jest, jak sądzę, jasny dla wszystkich. Girkin, pasjonat rekonstrukcji, po prostu wczuł się w tę rolę. Chura dla autosugestii i autohipnozy. I żył życiem rosyjskiego oficera. Nie poddaje rewizji jego udziału w wojnach, nagród i wyczynów. Ponownie, chura dla autosugestii i autohipnozy. Po prostu Girkin żył niejako cudzym życiem czego konsekwencją było, ogólnie rzecz biorąc, życie pełne smutku i cierpienia, a także całkowicie zniszczona psychika. Być może gilkin jest czekistą. Spotkałem w swoim życiu czekistów. Jeśli miałbym podać ich krótką ogólną charakterystykę, to są to wielofunkcyjne i wielozadaniowe bioroboty o nieludzkiej wydajności i anormalnej dla człowieka odporności na stres. Gilkin oczywiście nie pasuje do tej charakterystyki. W internecie jest wywiad z przełożonym Girkina z FSB, w którym ten wyraźnie mówi, że Girkin trafił tam przez przypadek. Natomiast to, że został zwolniony z powodu problemów psychicznych, wiem od samego Girkina. A więc kim on jest, Igor Wsiewołodowicz-Girkin? Na to pytanie odpowie to, czym zajmował się Girkin, gdy nie był na wojnie i nie służył w FSB. Pracował jako ochroniarz. Ochroniarz! Pilnował, by cudza własność nie została skradziona. To wszystko. Girkin nie tworzył przedsiębiorstw, nie zarządzał kolektywem, nie brał na siebie odpowiedzialności. Po prostu pilnował cudzej własności. Pewnego dnia życie dało mu możliwość stać się dowódcą w słowiańskiej epopei. Ta historia jest całkiem fajna dla Gierkina. Ale nie poradził sobie z tą rolą. Przybywając z grupą pięćdziesięciu dwóch osób z bronią w ręku on i my wszyscy myśleliśmy, że wystarczy tylko narobić hałasu, a wkrótce wkroczy wojsko rosyjskie i pokona SZTU. Ten czyn jest bardzo odważny, ale nie jest wyczynem. Pięćdziesięciu dwóch uzbrojonych ludzi było w tamtych czasach niesamowitą siłą. Ale gdy tylko stało się dla niego jasne, że rosyjskie siły zbrojne nie nadejdą, on, łamiąc rozkaz, wyjechał ze Słowiańska. Przed utworzeniem klubu wielu osób zwracało mi uwagę, że nie powinno się wiązać z Girkinem. A pewna szanowana osoba, gdy usłyszała, że zamierzam stworzyć organizację z Girkinem, na wzmiankę o strzelkowie, zrobiła skwaszoną minę i powiedziała że Strielkow powinien był zginąć w słowiańsku. W tamtym czasie nie rozumiałem logiki stojącej za tą myślą. Teraz rozumiem jej głębie. Girkin nie jest Strielkowym. Girkin jest ochroniarzem i absolutnie zwyczajną osobą z wieloma negatywnymi cechami charakteru. Aby mit strzelkowa mógł przetrwać, Girkin musiał zginąć, bohatersko jest słowiańska. Ale Girkin wybrał życie, a mit strzelkowa umarł. Wiktor Pilewin pisał o swoich pracach, że bohaterski mit może żyć niezależnie, nawet z żyjącym nosicielem. Pozostając przy życiu, Girkin jako osoba zniszczył mit Strielkowa. Żaden Strielkow jako prawdziwa osoba nie istnieje w przyrodzie. A Girkin to Girkin. Kłamca, hipokryta, intrygant i łajdak ze złamaną psychiką. Koniec. Girkin oczywiście nie pozostał dłużny i udowadniając, że rzeczywiście czyta teksty Guberewa Skomentował rewelację Guberiowa następującym, krótkim, he grypsem, napisanym 27 grudnia 2023, a opublikowanym 10 stycznia 2024. Czytamy. Szanowny Pawle Jurewiczu, uważnie przeczytałem Pański niesamowity opus. Bez przesady muszę powiedzieć, udało się Panu mną wstrząsnąć. Nie spodziewałem się czegoś takiego, nawet po Pańskich ostatnich wypowiedziach pod moim adresem. Ręka mi się nie podnosi obalić, Pańskie twierdzenia, ponieważ nie jestem fanem grzebania w łajnie, cudzym lub własnym, bez różnicy. Powiem tylko tyle, to jest okropne. To, co Pan napisał i jak to Pan napisał? Jestem bardzo, bardzo zasmucony. Chociaż już latem mówiłem, przewidywałem, że na pewno teraz Pan zwymiotuje pod moim adresem. Mimo wszystko, czegoś takiego nie spodziewałem się nawet po Panu. Udało się Panu poruszyć wszystko, moją rodzinę moje problemy psychiczne, jak i psychoanalizę, a nawet moją służbę w FSB Rosji, o której nawet odrobinę nic pan nie wie. I nawet jeśli w niektórych kwestiach pańskie wypowiedzi zawierają ziarno prawdy, to przedstawienie tego ziarna szczerze mnie zasmuciło. Nie obraziło, ale właśnie zasmuciło. Raczej pan w to nie uwierzy, ale zasmuciły mnie nie pańskie, mniej lub bardziej kłamliwe ataki pod moim adresem. Jestem pewien, że szczerze nie uważa ich pan za kłamstwa. Ale ta moralna nieczystość, z jaką się pan wylał. Proszę spróbować przemyśleć wnioski, jakie wyciągnąłem, jako schizofrenik, naturalnie, na podstawie tego, co przeczytałem. 1. Nadal szanuję pana za czyny, których dokonał pan w 2014 roku. Zrobiłeś pan to, czego nikt inny w Doniecku nie był w stanie zrobić. Doceniłem to wtedy, doceniam to teraz. Gdybym miał możliwość, Dałbym panu za nie bardzo dużą nagrodę. Pomimo pańskiego stosunku do mnie teraz i w przyszłości, ma pan bardzo duże zasługi dla Rosji i dla narodu rosyjskiego, które do tej pory nie zostały docenione ani nagrodzone przez państwo rosyjskie. Poza tym, pańska determinacja jako ochotnika na początku specoperacji tylko podkreśla pańskie cechy jako człowieka zdeterminowanego i posiadającego, w czasie przeszłym, cechy narodowego lub przynajmniej regionalnego lidera dwa. Szanując pana za przeszłe zasługi, których nie kwestionuję i nie próbuję umniejszać, niemniej jednak, jeszcze wiosną, latem przekonałem się, że moje nadzieje na nominowanie pana na prawdziwego lidera nie miały podstaw innych niż moja osobista, teraz już dawna sympatia do pana. Pan się nie nadaje teraz na lidera. Wspaniale pan to pokazał, teraz już wszystkim, a nie tylko mnie i wąskiemu gronu ewentualnych współtowarzyszy. trzy. Szczerze proszę, aby pan przestał się kompromitować, ponieważ, pańska kompromitacja jest plamą ciążącą na nas wszystkich. Mam na myśli uczestników rosyjskiej wiosny 2014 roku na Donbasie. Jest dla mnie niezwykle bolesne i nieprzyjemne uświadomienie sobie, że po raz kolejny myliłem się co do osoby. I co gorsza, jak bardzo cieszą się wszyscy wrogowie czytając pańskie rewelacje. Zresztą, jak pan sobie życzy? Nie śmiem nalegać. 4. Nie mam ochoty polemizować z Panem i proszę na to nie liczyć, nawet gdybym jeszcze długo przebywał w sanatorium. Ale już na pewno nie wtedy, gdy je opuszczę. Mam wiele wad: postrzępione nerwy, to prawda, słabe zdrowie i brak chęci udowadniania, że nie jestem wielbłądem. Jeśli lubi Pan uważać mnie za wariata, niech tak będzie, nie mam nic przeciwko. Kłamca i hipokryta, jak najbardziej. Człowiek odgrywający rolę, proszę bardzo. Najważniejsze, żeby pan się uspokoił i udowodnił, że stać pana na więcej. Ja w każdym razie nie zamierzam przeszkadzać, na przykład publicznie opowiadając o pańskich problemach rodzinnych czy innych. Na tym koniec. No i z mojej strony również koniec. O jejku jejku. Konkretna drama, której echa będą jeszcze długo odbijać się w środowisku turbopatriotów. Rozbawiło mnie, jak obaj piszą o zasługach i wielkich wydarzeniach 2014, jak gdyby zrujnowanie regionu i bezcelowa śmierć mnóstwa ludzi z ich winy była czymś chwalebnym. No ale, jak mówiłam, oni obaj nie są do końca tu i tego. Chcę w tym miejscu podkreślić, że ten sam Gubariew nieraz nie dwa podkreślał, że mimo wszystko bardzo brakuje girkinowej analityki. Więc proszę nie myśleć, że teraz, kiedy nasze podejrzenia co do faktu, że Girkin to tak nie do końca normalny jest zostały potwierdzone przez osoby z jego bliskiego kręgu, oznacza to, że wszystko co usłyszeliśmy w debatach piwnicznych było złe i kłamliwe. Nikt nie przeczy, że Girkin ma całkiem interesujące spojrzenie i sporo ciekawego może opowiedzieć. Po prostu żaden z niego materiał na przywódcę, chociaż najwidoczniej on naprawdę bardzo chce zostać prezydentem. Gubariow uważa, że Gierkinowi grozi memiczny artykuł kaka i po prostu jest to metoda wychowawcza. Żeby Gierkin zrozumiał swoje miejsce w systemie i nie myślał o prezydenturze. Cóż, o ile zgadzam się, że jest szansa na wypuszczenie go po wyborach, o tyle fakt, że tak czy inaczej próbował wystartować, może oznaczać, że z tytułu tego rzekomo komediowego paragrafu mogą mu wlepić konkretny wyrok. W ramach kary i jako metodę wychowawczą. Aha! Dzień odsiadki w areszcie liczy się jak półtora dnia w więzieniu, więc nawet jeśli potężnemu mobilizatorowi wlepią rok pozbawienia wolności, większość wyroku pokryje obecna odsiadka w areszcie. Nam pozostaje tylko siedzieć i obserwować rozwój wydarzeń z frontu turbopatriotycznego, śmiejąc się pod nosem, jak na porządnych wrogów przystało. Dziękuję i pozdrawiam.